Jak chodziłem do liceum, to miałem starszego kolegę, który zaraził mnie motocyklami. Najpierw kupił sobie Junaka, a potem M-kę, M75, którą i zapisał się do klubu Sekcja Ciężkich Motocyklów w Krakowie. Ja strasznie mu zazdrościłem i ojciec mi powiedział, że jego przyjaciel, który już był wiekowym człowiekiem wtedy, miał taki motor i mi go od niego spróbuję wyrwać. I kupił mi ten motor, w 78 roku go dostałem. Chciałem się do tej Sekcji Ciężkich Motocykli zapisać w Krakowie, ale mi nie przyjęli, bo 350, a tam jest powyżej 500 dopiero przyjmowało. I ten motor mi służył przez parę lat, w liceum, po liceum, na studiach jak byłem, jeździłem nim, świetnie się nim jeździło. No to potem przyszła kolej na inne motocykle. Motocykl, jaką ma historię, to nie wiem. Wiem, że ten ojca przyjaciel tym motorem od lat powojennych jeździł nad jezioro Rożnowskie z Niepołomic, to jest odległość około 70 km z żoną. Był zachwycony tym motocyklem, że on potrafił na takich wolnych obrotach jeździć i wzbudzał już w tych czasach sensację wśród ludności, którzy oglądali nie tylko WM-ki i WS-ki, ale taki motocykl się pokazywał wtedy. Motor był oryginalny, tabliczka znamionowa oryginalna, licznik oryginalny, silnik, nie miałem z nim żadnych kłopotów. No ale z biegiem czasu został odstawiony do garażu, stał latami całymi. Potem próbowaliśmy go z synem jeszcze naprawiać, ale trafialiśmy do jakichś takich mechaników, że zamiast poprawić, to bardziej był zepsuty. Do jazdy się nie nadawał, w końcu żeśmy go wyrejestrowali. Myśleliśmy, że już tak historia jego popłynie, że będzie stał. Może go kiedyś sprzedamy, aż trafiliśmy na ciebie we Wrocławiu. To szczęście jakieś, że taka firma istnieje w Polsce, że jak żeśmy go dzisiaj zobaczyli, to nam szczęki opadły, że motor wygląda tak, jak w 1938 roku wyszedł z fabryki. Co się dało, to jest wszystko w oryginale. Oryginalne, zrobiliśmy tutaj jazdy próbne, pojeździliśmy po placu. Na pewno na tym motocyklu nie będę jeździł tak, jak na innych motorach się jeździ bez przerwy. Wsiadam na skuter, jadę sobie po gazetę do sklepu. Na jakieś takie organizowane wycieczki czy zloty będę jeździł. Jak zsiadałeś z motocykla, mówiłeś, że kurczę, pamiętasz, że ta moc była w tamtych pierwotnych czasach taka duża, teraz on troszeczkę inaczej. Ma 14 koni, ma duży moment obrotowy, rusza ładnie, nie ma przyspieszeń, inna klasa motocykla. Siedziałeś też na R2, twoje porównanie. R2 jest lżejsza dużo, przyspiesza też bardzo ładnie, tak samo jak to, jest delikatniejsza dla kobiet, dla żony. Masz syna, który chyba poszedł w twoje ślady, jeśli chodzi o fascynację motocyklami. No, to syn to już by, oczywiście, chodził do podstawowej szkoły, jak go wsadziłem na taki motocykl duży, już Suzuki miałem wtedy. Mówię, no to usiądź sobie, możesz tu na jedynce kawałeczek się przejechać, jak dodał gazu. Się za głowę złapałem, co ja dobrego narobiłem, zniknął. Ale po 10 minutach przyjechał cały zdrowy. I od tego czasu się napalił na motocykle jeździć. Próbował, miałem Urala z przyczepką, tak był taki malutki. Ile miałeś wtedy lat? Trzecia, czwarta klasa podstawówki. Posadź mnie, tato, na siedzeniu. No to siadaj na łące. Patrzę, on już biegi, wrzuca, motor rusza, jedzie. Fajne. Jeździliśmy. Czyli można powiedzieć, że w sumie motocykl jak najbardziej będzie, czy ma korzenie rodzinne, bo kupił ci go ojciec, i rodzinny, bo będzie jeździł na nim również syn, czy syna nie pozwolisz mu jeździć? Pozwolę, no jakżeż nie. No, rodzinny tak, pojazd. Rodzinny pojazd, rodzinny to tylko ja i Marcin, bo więc córka próbuje troszeczkę, ale... No to chyba jesteś szczęśliwy, że ojciec pozwoli jeździć. Oczywiście, jak najbardziej. Bo to już od dziecka zawsze gdzieś brany byłem, czy to do przyczepki, jak mieliśmy Urala, czy na tylne siedzenie. I tak to przesiąkłem tym. Było takie Suzuki 650, czasem się dał tata przejechać. Motocykl był dość mocny, bo miał około 50 koni. Że jak dałem gazu, to poszedł na tylne koło przez chwilę, ale to wystraszyłem się wtedy. Natomiast udało się zapanować nad tym motocyklem i już później szło coraz lepiej. Później jakiś kolega, jakieś motorowery. Potem go długo nudziłem, prosiłem o motorower. No, ostatecznie mama była przeciwko, więc... Jak to każda mama? Tak jest, oczywiście, więc mieliśmy starą WM-kę, którą też wyremontowaliśmy i tą WM-ką przez jakiś tam czas też jeździłem. No, później było liceum, no to przyszła pora, żeby się wziąć za to BMW, które stało tyle lat w garażu. No niestety remonty te nasze były takie prowizoryczne i no i to może i odpalał ten motocykl, natomiast nie był zarejestrowany, nie dało się nim w zasadzie jeździć. No i
tak sobie pomyślałem, że to nie ma sensu robić takich częściowych remontów, bo nic z tego nie będzie. Jak już się za to wziąć, to porządnie zrobić to tak, jak ma być, od A do Z. No i na szczęście trafiłem na Ciebie, Piotrze. Jeżdżę, jak tylko jest wolny czas, jest lato, pogoda, jak najbardziej lubię. Odbyłem parę dalszych wycieczek, nad morzem byłem, w Austrii, kiedyś na Grossglockner. Jakie plany w takim razie, skoro ojciec pozwala jeździć na tym, są w stosunku do tego pojazdu? Myślę, że tak jak ojciec powiedział, że to będzie motocykl, który będzie zajmował zaszczytne miejsce w garażu. Wycieczki to na pewno lokalne, wszystkie jakieś zloty pojazdów zabytkowych, święcenia motocykli, bo to też mamy u nas w Bochni taki duży zlot, co roku jest na wiosnę. Może jakieś inscenizacje historyczne. Czyli gdyby ktoś chciał popatrzeć na tą zgodną numerycznie BMW, to na święceniu w Bochni może to zobaczyć? Myślę, że tak, jak najbardziej. Na wiosnę przyszłego roku. Trzymamy za słowo. Dzięki.